Sosowie. Zobaczcie. Tam się ryją na dolnych parkingach, a górne. No ale tak to jest, kiedy skazi nas Warszawy za ferie. Dzisiaj będzie dużo ludzi, na pewno. Ja już kilka razy zjechał. Nie powiedziałem wcześniej, że was witam, więc witam jeszcze raz. Dużo godziny. U nas godzina to godzina na właśnie tych spoza Śląska, bo też jak ktoś woli, to najbardziej popularne określenie Gorole. Ale to nie ma w żadnym wypadku obraźliwe. Działają prawie wszystkie trasy na Soszowie, z wyjątkiem czwórki, ale ona to już od kilku sezonów nie chodzi, nie wiem czemu. Chodzi też Orczyk. No i cóż, no. Trzeba korzystać. No, najbliższe dwa tygodnie to są warszawskie ferie, więc będzie sporo ludzi, ale też i ma być spore ocieplenie, a więc trzeba korzystać, wyla się do. Teraz będzie jeszcze jedno. Ja nie wiem, czemu tak dużo Czechów je u nas na Stokach. Mają blisko. Wiesz? Ale nigdy ich tak dużo nie było, bo co jadą przed nami, to są Czechy. No, ale blisko mają. Też był mają, no w sumie tu też mają, bo mają mosty u Jabłonkowa i Łomną mają. No. No i w zasadzie tylko tyle. I Jaworowy, nie? No. No, z tej strony. Zaś na Słowację też mogą jechać, nie? Ale... Na Łysej Chorze jest Orczyk. No. Ale to krótki, to będzie taki Orczyk jak tu. No, bo tam musisz... nie wiem jak to jest. On chyba do samego dołu nie ma. Nie. Do samego dołu. No. No na wierchu tam jest. Tam musisz wyjechać. Znaczy się tam autem nie wyjedziesz nawet. No to właśnie, nie? Tam chyba z kibiców pewnie wyjeżdżają. Zresztą na Łysą Chorę to choćby tam było wolno autem jechać, to naszym byś tam nie wyjechała, to nie ma szans. Tam masz 9 km non stop pod górę. No, na pradziada jest tak samo. Nie wiem ile tam jest kilometrów, ale też na Sąwiec asfalt. Ceny to są linie. Tour de Silesia. Na same wierchy asfalty wylewają. Tour de Silesia pojedzie na 500 km na Łysochora i na Pradziada. Na Pradziady było. Ten szlak tam od dołu jest fajny. Później tam już od tej Owczarni. Co to jak się to tam nazywa? To już jest do dysku było asfaltu. No ale tam jest dużo szlaków. Można z każdej strony normalnie. Ale widok jest zajebisty. Rzucaj chory i otrafił wtedy na mgłę. I tam też jest taka wieża na tym Pradziadzie normalnie. Nie wiem gdzie Pradziad, no ale to są jesienicy chyba.
Ja, to jest najwyższy szczyt chyba nawet. Dobra, teraz jedziemy tamtą trasą. Tak, tu w lewo. No tu, w prawo. Ach, jest, ja tu przejadę. Dobrze, my tu nie jeździły. Zawody by było. Thank you.
kurde, ludzie się wadzą na stosku, ci co przed nami jadą. Jeszcze na Wolsyku wyglebił teraz. Rozważam. Zobaczcie się, jak jeździcie na nartach. Bo to jedno traci ta przyjemność. Po tygodniu tylko najlepiej przychodzą, tylko zostały ci całe Так а там касса, там разве не в этом, не в банкомате там надо покупать? Ну ключи еще она выдает, что просто еще надо. А, ну да. Надо, чтобы было честно, любовь, любовь, сейчас, и надо тоже быть так. А то уже все последствия по ответу кассе. Что же такой бред? Почему карточку не поставишь? Что за приготовку? Мне 95 злотых насыпала пятерками, представляешь? Первый раз платили, она мне там 50. Расплатила, а второй раз доплачивали. Ты там ко дну не шел, а нет? А второй раз, когда доплачивали 60, ну со сотки еще 40 накидало. Какой кошмар. Ну. Я потом ведром туда заезжали, все-таки не рассчитывал. Можно было бы Мишкину копилку пополнить. Ну, да, только не сейчас. Я, конечно, никогда не понимаю, почему проблема поставить. А, типа там система, надо менять всю систему, только оплату, что это банкомат уже, я к тебе не включу тебе. Вот. Все равно. Да, ну или поставить, сделали бы возможность оплаты в этом банкомате карты. Ну да. Ну да, то есть да. Добавить одну фичу, да, да там. Да. Сунуть этот, вырезать дырочку, сунуть этот приемник карты и все. Хоть вот тише касса, хоть разъезжать. Потому что там, что мы ехали, это был какой-то пипец. С одной стороны лыжник, с другой стороны сноубордист. Непонятно, в какую сторону сейчас будет поворачивать. Я бы хотел, ну, то есть, у меня лыжи уезжают, я не могу тормозить, и маневрировать там некуда особо. Максимум, что я могу, это кругом ехать. Миша, вот, что случилось? Смотри, Миша, какой карандаш. Успел на шоферку, как они тут едут? А, он едет, вон. Пойдем, пойдем.
пятками фиксируется. А, я видела, я вот видела. Если она фиксируется, то можно еще... Да, можно как на беговых идти, да, такие пятка свободные. Да, не скользят вниз тоже, наверное. При определенных, там что-то не жарко. Ну, я видела, он вчера поднимался. Как фрирайдер поднимался. Вот тут еще есть одна горка. Посмотрите там. Это детская, это для учебных. Ну, тут... Нартианская школа, Миша, тут учат деток, которые совсем не умеют кататься. Инструктор учит, как надо стоять на лыжах. Тебя же тоже учили на детской горочке? Миша, тут столько людей, что надо контролировать скоро. На ботинке всегда дают. Да я умею. Все, Миша, вот надо на ботинке, надо пойдет вперед. Мы поедем с той же, где ехали. Или наверх. Курда тоже снял тератовожество. Я где все слышали. Ты кого не взяли? Да я то разумел. Забали. Робаши учат того языка. Pytanie, czy to ruskojęzyczna Ukraińca? To faktycznie ruszy. Ale tematy polityczne nie ma co ruszać, żeby jeszcze haja była. A dzisiaj haju wjeżdżę tak. Я был завтра за приязнью между народами. Byście teraz słyszała, jak ja miał towarzystwo na krześle, to te Rusy.
będziemy kończyć za chwilę. No, ostatni wyjazd. Ostatni wyjazd. Ale warunki super. Warunki są fajne. Jeszcze te kolejki też nie są jakieś najgorsze, ale nie ma źle, nie? Rozże się ludzie wadzą. Tamci się chyba już tak pożarli, że w ogóle odpuścili. No. Bo ich nie widać. A tu jeszcze jakiś ruski język na wyciągu. Trzech Rusów jeżdżą. Ale na, nie wiem, czy to Rusy, czy Ukraińcy, ale czysto po rusku gadali. Znaczy się ja podejrzewam, że to mogły być Ukraińcy, ale rosyjskojęzyczni. Bo ruskich przecież nie puszczają do nas. No nie. No. Albo też tacy, co raczej tam tematów takich politycznych nie poruszali, więc trudno uznać. Mogli ale być tacy, co już tu dawno są. No, bo czytali po polsku dość dobrze. No, no to już mogą być dawno. A może uciekli przed tym idiotą. Wiadomo też, nie każdy Rus popiera tego kretyna. Ten motor pusty stoi. Pamięci, że bez kijków się inaczej jeździ. Pewnie, że inaczej. Bardziej na nogi masz jakoś tak. Tylko kiepsko się odpina narty bez kijków. No. A przed tym? To, że jechał na tym Orczyku, to, że na Hanysa jakiegoś trafił. Ja? Zaro pogodce było poznać. On od Jastrzębio było, a ja mu powiedział, ja tamte tereny dobrze znam, Jastrzębie. Zaraz jak poznał, bo je tam stanął, nie? No. I on się mnie pyta, mogę jechać z panem? No to już było wiadomo, że to Hanys, nie? A ze mną nikt nie chciał jechać. Ja go mówię, no nie ma problemu. No i gadał mi, że w zeszłym sezonie ostatni rozstup był 3 marca, nie? No. A ja mu powiedział, a ja był 3 kwietnia. Co? No, bo śnieg nasypał i oni mieli zamykać sezon, ale śnieg nasypał i przedłużyli, nie? Ale potem 3 kwietnia już było ostatni roz, bo wyciąg był do konserwacji, nie? No. Ale w tym roku to tak nie będzie już. Nie. Będzie krótszy sezon. Gadały te Rusy, nie wiem czy Rusy, czy Ukraińcy, że do Biedronki chodzą do sklepu. Czasem jednak przydaje się uczyć języków. No i jeszcze tego języka uczyła 10 roków i tam z tego. A ja na 3, ale nie wiedział co go dali. Na co mi to potrzebne? Nie ma szans. No to ostatni nasz zjazd.
i będziemy gadać, żebyście się trzymali i zadać. Bo kończymy tam przyjaźnie. Ale pamiętajcie, Unia nie ma polityki. Jeżeli jest polityka, to służy się tym wydaniem. Też nie ukrywam, że mnie ten język trochę drażni, ale są wreszcie go uczył. Zresztą starsi łowie mnie to się uczyli dużo więcej. No, dla komuny to był obowiązek, więc... Ale nie ma co. Każdy jest człowiek. Czekaj, to nie ten parking jeszcze. Jak myślisz, zjademy? Wiesz co, to auto za blisko stoi. No nie, za blisko chyba. Będziemy do niego wglądać. Nie. Yeah. Ginął. O pierunie. Ale kiedy się tu lepiej. Krajany z zamiedzy. Te na ściskane. Ona tu jest. Troszkę za blisko. Jest jeszcze miejsce jako u nas. Jeszcze jeden dla parkowu. No to skończyliśmy na górnym parkingu. Trzymajcie się i do zaś.